zabawy, tak? Noc Święcojańska. Tańce, hulańce i swawole, jak co roku. Już od piątej edycji. Tak, piąta edycja. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. Jesteśmy przekonani, że nie ostatnia edycja. Generalnie to jest święto słowiańskie, wracamy do korzeni. A przede wszystkim chcemy, żeby się ludzie po prostu dobrze bawili, tak? Żebyśmy świętowali jako rodzina, żebyśmy się mogli spotkać. Mamy piękne warunki do tego, wspaniałych mieszkańców, nie tylko Poroszuk, ale całej gminy. Fajne, prężne stowarzyszenie, które... Super, że chce taką inicjatywę podejmować, bo nie jest to łatwe wyzwanie. No i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że właśnie kolejny raz, z tego co pamiętam to piąty, tak fajną imprezę możemy współtworzyć. Zajmujemy się właśnie różnego typu wydarzeniami kulturowymi, robimy to wszystko no profit. Wydarzenia tego typu odbywają się dzięki sponsorom, których staramy się pozyskiwać i zaprzyjaźnionym innym grupom, tak jak na przykład dzisiaj grupa rekonstrukcji historycznej Fortis jest z nami. Ania z Lwów na Gzymsie, która robi piękne świece i różne kosmetyki naturalne. Zespoły, Śpiewka, Chodź ta do nas, Sokotuchy. Bez tych ludzi też nie moglibyśmy tego typu wydarzeń robić tutaj. Finałem będzie tradycyjny, obrzędowy korowód i puszczanie wianków tutaj na tej rzece. Warto zaznaczyć, że ta rzeka też jest specjalnie przygotowywana właśnie przez mieszkańców Porosiu, którzy od kilku dni starają się przygotować ten teren, wykosili trawę, oczyścili tą rzekę, zadbali o nastrój poprzez te girlandy, które tutaj widzimy. Także uważam, że to jest dzięki stowarzyszeniu przez Pryzmat ogromna promocja naszego terenu, naszej miejscowości i oby tak dalej. Element łączący, tak, ludność z pobliskich miejscowości, miasta Biała Podlaska, gminy Biała Podlaska, nie tylko, bo przyjechali dzisiaj do nas ludzie praktycznie z całej Polski, tak. Jest nam niezmiernie miło z tego powodu. Ten event, ta impreza, kolejny raz podkreślam, organizowana przez Pryzmat, pozwala na zaangażowanie lokalnej społeczności, połączenia tradycji ze świętem rodziny. Na naszym bezpieczeństwem czuwa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słowacinka Starego. Także jesteśmy przekonani, że wszystko, jak i w poprzednich latach, zakończy się bez żadnych strat, a wręcz odwrotnie, że przybędzie nam kilku mieszkańców. Można zauważyć, że plaża w Porosiukach z roku na rok po prostu rozkwita. Jest coraz więcej różnych atrakcji, huśtawki, nie huśtawki. W tym roku Konrad przygotował specjalną ramkę promocyjną Porosiuki. Jak widać, coraz więcej ludzi przybywa z roku na rok, coraz więcej ludzi z dziećmi. Jak najbardziej to jest rodzinna impreza. Też między innymi będą tańce, które organizowane są przez Szkołę Tańca Boogie Town z Białej. Jak co roku na porozpaleniu rytualnego ogniska mamy Belgijkę. W tym roku będzie pokaz walki rycerzy. Będzie jeszcze niespodzianka, które Bractwo Fortis właśnie z Boogie Town razem zorganizowało. Więc naprawdę jest gdzie przyjść, co zobaczyć. Naprawdę program jest tak napięty, że też nam ciężko się czasem połapać, co kiedy musimy zrobić. Ja chciałbym jeszcze sprostować. Dzięki, Robert, wspomniałeś o tej ramce, ale oczywiście sam jej nie przygotowałem. Naprawdę aktywny udział w całych przygotowaniach brało wielu mieszkańców Porosiu, których tutaj nie będę wymieniał, ale serdecznie dziękuję. Jasieńku, żoneczką nie będę, nie proszę, nie proszę, i prosić nie będę, i twoją jasieńku, żoneczką nie będę.
Zasadziłabym go skórami na grzędzie moich nóg.